Dzień dobry Państwu. Witam bardzo grzecznościowo. A przecież tu mam mikrofon. Witam bardzo grzecznościowo. Cześć kochani. Wasze zdrówko. Wyborową kawcią. No jesteśmy już na wizji. Przepraszam za spóźnienie. Musiałem coś dokończyć. O i tak. W końcu się ruszyłem. Z Ioptronem. Zabrałem Ioptrona, bo był cudowny warunek do Astro. I zabrałem na praktycznie północy pod las, pola, na łąki. I robiłem zdjęcia Astro. Upolowałem trzy mgławice. Tak nawet jestem zadowolony ze zdjęć. Będzie vlogasek. Myślę, że na weekend się pojawi. Ja przynajmniej chciałbym, żeby na weekend się pojawił. Bardzo króciutki vlogasek, bo z samej astrofotografii to ja będę chciał takie lepsze vlogi porobić, jak się lepiej podszkolę. No, muszę się jeszcze troszeczkę podszkolić. W każdym razie, teraz były testy Nikora 80-200. No, testy wypadły bardzo pozytywnie. Nie robiłem na 2,8, tylko robiłem na 4,5 przysłonie. Po 2 minuty naświetlałem. Nie robiłem jakichś mega staków. Upolowałem głowicę Rosetę, którą zrobiłem dosłownie z 5 zdjęć staka, z 5 zdjęć i z 5 darków. I upolowałem wielką mgławicę w Orionie z lekkim zarysem mgławicy Koński Łeb, z takim leciutkim zarysem mgławicy Koński Łeb, wielka mgławica w Orionie, nawet cacy. To zdjęcie akurat robiłem staka z 15 zdjęć. We vlogu powiedziałem, że z 30, ale zrobiłem z 15, dlatego, że mi Warion wlazł w krzoka. Miałem problem troszeczkę z Lumixem, mianowicie z mikrofonem. Na mrozie coś się porobiło i musiałem nagrywać kilka razy, bo mi wyłączało mikrofon, ten krawatowy mikrofon. Dlatego potem przełączyłem, nagrałem po prostu na mikrofonie tym wbudowanym w Lumixa. Wiatru nie było, więc powinno być cacy. No, cześć Pawełku, cześć Fotoaktiv, Kasia, Krzysiu, witajcie. O, i co tam ciekawego powiecie wy do mnie? Tutaj. I Krzysiu, hej. Drugi Krzysiu w każdym razie. No, ja upolowałem sobie tak, pokażę wam tutaj piątka. Rosetę mam już obrobioną. Zrobiłem sobie na razie tak na tapetkę na pulpit. Tak się prezentuje Rosetta. No kurde, nie jest źle, powiem wam. No nie jest źle. Nie jest źle. Miałem jakiś minimalny pojazd, bardzo minimalny, ale to... od razu mówię, zdjęcia są obrobione tak, jakby to powiedzieć, troszkę na pałę. Po prostu, ja je sobie dzisiaj bardzo na szybkiego obrobiłem, tak tylko, żeby zobaczyć z ciekawości, jak ten obiektyw maluje. Jak ten obiektyw maluje, jak się zachowuje przy astrofotografii, bo jeszcze ani jednego zdjęcia astro nim nie robiłem. Więc chciałem też zobaczyć struktury i tego typu rzeczy. W każdym razie, no, Rosetta bardzo fajnie się prezentuje. Z Oriona jestem troszkę mniej zadowolony, ale nie jest źle. Nie jest źle. No tutaj to z obróbką jest trochę przesadzone, bo jest przesadzone. W każdym razie, zobaczcie, jakie tu piękne struktury są w wielkiej mgławicy Oriona. A tutaj bardzo delikatnie maluje się mgławica Koński Łeb.
Bardzo, bardzo, bardzo delikatnie. No koński łeb trzeba byłoby osobno naświetlać. Osobno. Orion tutaj już wchodził troszeczkę w łunę od mielca. Nie założyłem filca do redukcji zanieczyszczenia światłem, ale i tak warunki były przecudowne. No, było minus 8 stopni, więc też nie ma co tutaj narzekać. Najlepiej, najważniejsze, że nie parowało, że nie było wilgoci. No, to jest brzeg kadru, więc tutaj mam takie koma, jest widoczna. Muszę się nauczyć robić tym obiektywem. Ciasno było, bardzo ciasno było. Więc, no, osobno będę chciał zrobić tutaj koński łeb, no to wyceluję sobie po na środek po prostu końskiego łba i tyle. Ale nie jest, myślę, źle. Ja te zdjęcia obrobię na nowo, już tak porządnie, na czwartkowych warsztatach, które będę robił z paconami. No i potem zmontuję vlogasa, żeby ten vlogas był. Już sobie nawet na tapetkę ustawiłem sobie rozetę, bo mi się podoba nawet. Pierwszy raz rozetę w życiu zrobiłem, jak na pierwszy raz nie jest. Nie jest źle. Kropowana jest rozeta, kropowana. Ja wiem, tu jest krop około dwa razy, tak przez pół, mniej więcej. Jakoś tak. Cześć, Kasieńko. Bieniek, witaj. Leszek. Siema, siema. No i co? Co powiecie? Nie jest chyba źle, nie? W każdym razie, robaczki działa, też już wyborowa rozgłośnia działa, już wyborowa rozgłośnia. Z tym, że żeby wyborowa rozgłośnia wam działała, to musicie sobie pobrać aplikację Paconite Audio ze sklepu Play. Ja spróbuję się połączyć oczywiście z moim telefonem, żeby wam zrobić zrzut ekranu z telefonu. Tylko czekajcie, bo ja muszę pójść po drugi telefon. A może z tego się uda połączyć? Nie, bo ten nie zrzuca mi ekranu. Sekundka. No. Ładował się. Próbujemy się połączyć przez Bluetoocha. Barowy pecet. Błąd łączenia. No jak to błąd łączenia? Kurde, denerwuje mnie ten komputer coraz bardziej. Dobra. Muszę wejść w ustawienia Bluetootha. Rozparuj urządzenie. Stanuj. Wyłączymy. Oj, tak. Nie jest źle, nie? Nie ma jakiejś tragedii, także nie ma co narzekać. Dobra, jest. Niech sobie skonfiguruje i powinno... Powinno załapać. Przynajmniej liczę na to. Para papara para papara papara para papara papara. Cześć Don Karlo, witaj. Kasia. Cześć Baniek i Karol Kotwis.
I Grzesiu, witajcie, witajcie. Ja próbuję się tu połączyć z tym telefonem moim nieszczęsnym. Ale coś go boli. A chciałem wam zrzut ekranu zrobić. Uruchom ponownie aplikację towarzyszącą telefonu. No dobra, uruchomimy. Pytanie, gdzie ona jest? Photoshop Lightroom, nie? Zawsze, kurde, musi wykrzaczyć mi na samego live'a. Zawsze. Zawsze. Pierwa. Dobra, ja, twój telefon. Power z Windows. No. Zamyślamy. Wiesz co, na Spotify na razie nie, bo ja po prostu nawet nie ogarniam Spotify'a. Dobra, spróbujemy na nowo teraz się połączyć. Może się uda. Aha, 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 wiem, co się dzieje. Zmieniłem hasło do konta Microsofta i chyba dlatego się mu popierdzieliło, więc sekundkę ja sobie wezmę i... Dobra, dodaj komputer. Dobra, jest. I teraz powinno być. Odświeżymy. No! Kierwa twarz. Weźmy aplikację. I teraz wam tutaj pokażę. O! Pobieramy sobie ze sklepu Google bądź z App Store'a aplikację Patronite Audio. To jest aplikacja właśnie do podcastów. Aplikacja jest darmowa. Moje materiały też są darmowe. Owszem, czasem pojawi się jakiś skutkąt, to znakiem tego, że jest dostęp mają tylko patroni, ale ogólnie będą moje materiały będą bezproblemowo dostępne dla wszystkich. Pobieramy sobie aplikację. Gdzie jest aplikacja Patronite? Czekajcie, bo to idzie teraz za tymi. Ale ja jestem ślepy. W telefonie wiecie, mam całkowicie inaczej poukładane. No i? Odśwież. Tak, odśwież, bo dawny ten był. O, i teraz. Tak, pobieramy sobie aplikację Patronite Audio. Ja... Aha, uprawnienia, chwila. O, i taka aplikacja wam się otworzy w telefonie oczywiście. W telefonie bierzemy sobie tutaj podcasty, wyszukujemy sobie wyborowa rozgłośnia.
albo po prostu skrawki puszczy i nam tutaj wchodzi. Proszę bardzo, mamy już tutaj kilka pozycji. Ja tutaj te daty wpisałem. Daty wpisałem, kochani, tutaj takie... Chciałem jakąś większą kamerkę sobie zrobić, ale widzę, nie da się. Daty wpisałem sobie tam mniej więcej, kiedy nagrywałem dany materiał. Jest pierwszy odcinek podcastu. Będą tutaj muzyczki moje, będzie tutaj ambient, czyli dźwięki otoczenia, no ale przede wszystkim będą podcasty. Nawet w tym celu, a to zaraz wam powiem, co zakupiłem sobie tutaj, żeby zmodernizować sobie jakość mojego głosu. Jeszcze mi nie przyszło, jeszcze czekam. No, i tutaj mamy wyborową rozgłośnię. Klikamy tutaj i bierzemy sobie dodać, możecie sobie dodać do ulubionych. Wtedy będzie się tutaj w ulubionych otwierać oczywiście. Będziecie mieć w ulubionych. Normalnie na Patronite Audio działają no, najfajniejsze chyba w tej chwili rozgłośnie radiowe, jak chociażby Radio 357, które powstało z byłej trójki, to samo Radio Nowy Świat i wiele ciekawych różnych można sobie słuchać. Co jest fajne, to na przykład poza YouTube'em już. To jest to, bo na YouTube też się będą pojawiać podcasty. Na tym kanale właśnie tutaj, na wokół skrawków, i już też jest jeden. Co jest fajne, że możemy sobie aplikację zminimalizować i ona sobie będzie po prostu pracować. Ona sobie będzie działać. Jakościowo jest bardzo fajnie. Playlisty sobie tutaj poustawiałem. Aha, bo na telefonie odpaliło. Będą to sporadyczne podcasty. Dla mnie najważniejszym moim celem jest... No. Także... no tak to będzie wyglądało tutaj. Polecam. Co do Spotify'a. Nie wiem, czy na Spotify'u będzie. Nie ogarniam Spotify'a. Powiem szczerze, że ja nie ogarniam Spotify'a. Muszę się go nauczyć. Nawet nie używam. Muszę się go nauczyć. Nie wiem, jak tam dodawać materiały. Także to też będę musiał się pouczyć. Wolę działać sobie tutaj na Patronite Audio, na tej aplikacji. Jak ktoś będzie chciał, to pobierze i będzie słuchał. I tyle. No, też są inni twórcy, bardzo ciekawi, też można sobie pododawać do ulubionych, też można sobie słuchać. Jakie rozmowy o fotografii planuję? Na razie rozmowy sam z sobą, bo namówić kogoś na rozmowy to jest masakra. Nawet nie wiecie, ile razy ja się morduję, żeby kogokolwiek zaprosić na live'a. Wszyscy się wstydzą, wszyscy się boją. Tyle znam fajnych, cudownych fotografów. Kolegów po fachu, którzy naprawdę mieliby dużo ciekawych rzeczy do powiedzenia, no ale nie powiedzą, bo się wstydzą, bo się boją, bo to albo kamera, albo ten, albo siamtego. No niestety u mnie jak na razie nie ma ekspełta. Także tak. Kochani, co bym tutaj jeszcze wam chciał powiedzieć? Jakie będą materiały? Jakie rozmowy? Na razie rozmowy sam ze sobą. Myślę, jeszcze w tym tygodniu, może dzisiaj, bo dzisiaj jeszcze mam trochę roboty, muszę zaraz jechać do laboratorium po zlecenia, bo mam zrobione, do sklepiku. Prosto z labu jadę do pracowni. W pracowni spakować oczywiście przesyłeczki. Oczywiście przesyłeczki zawieźć do paczkomatów. Później jeszcze muszę polakierować w końcu swój obraz. Ostatni, jaki namalowałem. Zachód słońca nad wielkim polem. A to też bym wam pokazał, bo chyba ostatecznej wersji nie widzieliście. Także sekundkę, ja sobie wejdę w zdjęcia. Tu odświeżymy. Wiem, na razie nie pokazuję, bo ja to nie pamiętam, co kiedy, jak robiłem, więc nie wszystko musicie widzieć. Nie wiem, czy nie muszę teraz znowuż uprawnień jakiś tu puścić, bo ja skoro na nowo sparowałem. Nie no, jest. Gdzie to pierwa była?
Ogólnie mam, pokażę, jaki mam burdel w pracowni. Nie wiem, czy wam pokazywałem, ale kudłata. Cały czas. Cały czas kierwa łazi z tym dinusiem, co dostała pod choinkę. Kocha tego dinusia. Pieści go. Cuduje z nim. Normalnie masakra. To jest przekochany zwierz, przekochany. O, tu znowuż też. Nie wiem, czy pokazywałem to zdjęcie, czy nie, ale tu znowuż też. Sis mam z dinusiem. I robię słodką minkę, żeby się z nią bawić. Ale dobra. Wracamy tutaj do tego obrazu. Przywróciłem też do życia, zainstalowałem w pracowni, mojego starego Dela. On był strasznie zmordowany, urwana matryca, wszystko, ja go w ogóle zakleiłem. Mam do niego osobną klawiaturę na Bluetootha, a tu na inspirację sobie ściągnąłem. Muszę zainspirować, ten jest nieskończony. Bluetootha do niego dorobiłem. Znaczy klawiaturę na Bluetootha. No i jest dotykowy, więc sobie go mam w pracowni, w końcu tam jest jakiś, jako komputer robi, nie? Dobrze, jedziemy dalej. Gdzie to było? Tutaj chyba jest. To. Niech wczyta. Wiem, że nie pokazuję wam jeszcze. Poszukam, bo niektóre zdjęcia miałem takie nieostre poruszone. Dobra, może być z tych. To czy to jest? To jest końcówka. O. Obraz się prezentuje tak. Pokazałem na grupie, o widzicie. No, prezentuje się tak, bo to takie rozmydlone są zdjęcia, muszę je troszeczkę... Znaczy muszę. A z komórki to wiecie. Prezentuje się tak i jeszcze takie zbliżonko. No, zadowolony jestem. Teraz jak go polakieruję się i się zrobi, to będzie naprawdę cacanie. Tu jeszcze szczegółów troszeczkę dorobiłem, bo tak byłem w międzyczasie i jeszcze tak troszeczkę dociapałem sobie, taką popraweczkę zrobiłem. No i co? Tutaj znieźli mam ciekawego do pokazywania. Co najwyżej pracowni i burdel w pracowni. Ale to też nie ma nic ciekawego do pokazywania. Przed jakimś... Aha, tutaj przed rozłożeniem softboxów. No, tu jest chociażby zdjęcie moje, co wam wiele razy pokazywałem. 100 na 150. Ale muszę je odkleić i przekleić na inną ścianę, gdzie indziej dać, bo jedna mi prześwietluje, jak tło rozłożę. Burdello, wiem, okropne burdello, ale to jest pracownia. No, to jest pracownia. Tu w trakcie lakierowania i bejcowania sztaluk. Jeszcze coś tu jest? Nie, tu update Windowsa właśnie na starym Dellu. Oj, tak, robaczki. Laga mam dzisiaj. Kurczę, wróciłem gdzieś przed czwartą ze zdjęć. Oh. Trochę wymarznięty, bo było minus 8. A ja pojechałem w dresikach. Nie no, ale kale dupki miałem założone. Na dupkę. Także chociaż tyle. Robaczki, 21 osób, 9 łapek. No, to troszeczkę trzeba by poprawić ten wynik. A to tylko w waszych rękach, w waszej klikalności. Oj, tak. No, także zadowolony jestem z tej nocki Astro. Znaczy, ja będę zadowolony najbardziej, gdy wezmę i... Teraz się podszkolę się przy tym jeszcze i będziemy sobie robić. No muszę jeszcze ten router kuźwa zasrany kupić, bo chciałbym sobie live robić. Zorganizowałem sobie stoliczek, taki rozkładany, polowy.
Jest, jest. W bagażniku włożę. Także będzie na czym laptopika postawić. Jakiś mały stołeczek jeszcze sobie do tego dokoptuję. I będzie cacy. W sumie to miałem taki stołeczek, kurczę, fajny. Drewniany i nie wiem, gdzie on jest. Bo te wszystkie rozkładane, słuchajcie, to nie jest na moją wagę. Nie. To ja się w kanapkę złożę. To nie ma co. Będzie kanapka z balerunem, nie? Nie ma co. Także stolicę będzie, tutaj sobie wykorzystam. Fajnie oświetlenie. Wczoraj przetestowałem tą lampę z czerwonym oświetleniem. Jest przyjemnie. Może ja bym spróbował, słuchajcie, teraz, tylko nie wiem, która to będzie karta, chyba ta. Zgrać zdjęcia, filmy z Lumixa. Tylko pierwszy zobaczymy, czy to jest ta karta Lumix. Nie, ta jest 300, więc ta nie. Plum, plum, plum. Plum, plum, plum. Panie kolego, czego mi mojej karty nie widzisz? Dobra. Nie rozpoznano urządzenia. No szkierrywa, no nie mówcie, że mi karta jeszcze siadła. Chyba się tu kabel upierdzielił od czytnika. Ten czytnik ma swoje lata. Czyścimy tam pędzlem jeszcze styki. No. Halo. Pani karto. Pierdolnik z tymi kartami, tu mi z 11 kart leży. My się pierdzieli trochę już ten czytnik, on ma tyle lat. Do kart muszę kupić nowy. No nie jest gram, ja to zrobię inaczej, wezmę na laptopie to gram i sobie dyskami prześlę. No, także ten. Się pochwaliłem. W każdym razie, lampa z filtrem czerwonym bardzo fajnie się sprawowała przy zdjęciach nocnych. Przy Astro także będziemy sobie robić też takie live Astro. No, przynajmniej bym chciał. No ja tak, wiecie, bardziej z kanałem tak ostrzej ruszę bliżej wiosny. Bliżej wiosny. Ale teraz też chcę porobić troszkę jakichś materiałów, ale tak, żeby było fajniej, to tak bliżej wiosny. No, dzięki Krzysiu. Trzymaj się. No postaram się zrobić jak najszybciej, o ile kuźwa moją kartę mi odczyta. No. Mam nadzieję, że nie padła. Otóż vlogasek będzie, no mówię, króciutki. Tam parametry mniej więcej i tyle, i jakie ustawienia. Z timelapsem jak się rozkładam i tyle. Nie miałem w planach robić vloga. Po prostu chciałem jechać na zdjęcia, w końcu się wyrwać na jakieś astro, bo przecież kuźwa, parę miesięcy nie robiłem astro zdjęć. Za co niedawno w komentarzu od Tomka Kozielskiego dostałem zjebę. Po czym rozgoryczony, bo miałem paru troli wcześniej. Chamsko się zachowałem do Tomka, chamsko mu odpisałem. Tutaj nawet chyba pod jakieś, chyba pod ostatnią kawą. Pisał Tomek, coś mi się wydaje. Ale przepraszam bardzo Tomka, bo Tomek, no masz rację, że kuźwa za mało u mnie ostatnio materiałów. I tu się przyznaję, ale no miałem troszeczkę problemów i tego typu, a trochę chamsko cię potraktowałem, także przepraszam. No i nie mam problemu się z tym tutaj przyznać do błędu i publicznie powiedzieć. Inny pewnie by usunął komentarze, ja to zostawiam.
Więc przepraszam jeszcze raz. No, znaczy, no, myślę, że nie było to jakieś mega chamskie, ale źle się z tym czuję, bo w złym kierunku poszedłem, źle cię oceniłem, a wiem, że dobrze, w dobrej wierze pisałeś i no i dobrze pisałeś, no prawdę w każdym razie. Prawdę taką z twojej strony, jak ty to widzisz. No, u mnie jest troszeczkę inaczej, bo wiem, czym to jest spowodowane i tyle. Ale to takie trochę bardziej prywatne sprawy, więc nie chcę mi się tak za bardzo publicznie o tym gadać. No. Także tak, o, no, zależało mi właśnie, żeby tutaj Tomka przeprosić, bo źle mi z tym. Co tam, kochani, chciałem powiedzieć? Co tam chciałem jeszcze powiedzieć? Kurde, w głowie mi wyleciało. No i sobie nie przypomnę. W każdym razie, dzisiaj miał padać śnieg od rana, a świeci cudowne słońce. Jest lekki mrozik i świeci cudowne słońce. Kurde, czekam na śnieg. Ponoć po południu się bardziej zachmurzy. No, zobaczymy. Nocą się przesunęło, że nocą będzie śnieg, tak? No dobra, to niech będzie nocą. I to parę dni będzie śnieżyć. Tylko kuźwa wiatr znowuż będzie, no. Ja z moimi zatokami, wiecie, na wietrze to mam całą straszną tragedię. Zimą. Ale bym chciał ruszyć. Coś zrobić, kurde. Patrzę na meteogramy, wiecie? Będzie śnieg. Ale tydzień będzie śnieg w końcu. Śnieżek. No, i pasuje się wybrać na jakieś zdjęcia. Które zdjęcie? Tą rozetę? No to tu jest na pulpicie, nie będę tam się... Chociaż nie, mam tu otworzone. Tu jest Orion. O, to jest zmordowane zdjęcie obróbką. Tu jest mocno zmordowane i od razu mówię, bo chciałem sobie zobaczyć, jakie struktury będą i czy koński łeb jest lepiej widoczny. Natomiast Rosetta... Rosetta prezentuje się tak. To chyba jest Rosetta. No tak, no, raczej Rosetta. I teraz tak. Gdzie możemy znaleźć Rosettę? Gdzie możemy znaleźć koński łeb? Wielką głowicę w Orionie. No, pewnie nie każdy z was wie, więc sobie pokażemy tutaj. Przejdźmy sobie do nocy. Tak, gdzieś dajmy na 23. O! I tutaj mamy naszego Oriona. Ja może włączę jeszcze... O! Tutaj mamy naszego Oriona. I... W tym miejscu właśnie znajduje się wielka mławica w Orionie. A tutaj, tylko że słabiutko widoczna i słabiutko świeci, ją trzeba było osobno naświetlać. I tu, gdzie mamy te trzy gwiazdki, w tym miejscu znajduje się głowica koński łeb. Jak się przyjrzymy, to nawet tak widać taki łeb konia. Tutaj powyżej, no kurde, no nie pamiętam nazwy. Kochani, zabijcie, nie pamiętam nazwy. Pewnie mi tutaj poprawicie. Ja się astronomią nie zajmuję, ja się zajmuję astrofotografią. Lubię fotografować, nie zawsze wiem, co fotografuję. No, później się szkolę. Tutaj mamy jeszcze jedną głowicę, no i jeszcze wokół Oriona idzie taki piękny tutaj różowy, fioletowy pas gazów. Tylko że z tym jest taki problemik, żeby ten pas gazów był widoczny już, no to lepiej, żeby był zmodowany aparat. W ogóle wokół Oriona mamy bardzo dużo różnych ciekawych struktur. Tu mamy następną. A Rosettę mamy tutaj. W tym miejscu. Tu. Jest nasza
nasza Rosetta. No ona jest taka czerwonawa, ja ją tak bardziej z nią poszedłem w kierunku fioletu, chociaż w niej jest więcej czerwieni. Tutaj mamy kolejne takie strukturki, ale te już są takie no cięższe do wyłapania. Tu mamy kolejne. Też myślę sobie na nie zapolować. Tylko tu trzeba będzie więcej zrobić staków. No i chciałbym na nowo zapolować nad Kasiopeą, praktycznie w Drodze Mlecznej. Mamy tutaj mgławicę serce i dusza. Także to trzeba zrobić na nowo, bo kiedyś robiłem, ale jeszcze pompą i to było słabe. Nocne niebo jest przepiękne do fotografii. Także do astrofotografii. Tu jeszcze bym chciał zapolować sobie na to coś, kurde, co znowuż nie pamiętam, co to jest. Ja muszę sobie posprawdzać, nauczyć się, porozpisywać tego wszystkiego. Także wybaczcie mi. Ja się znam na fotografii, na astronomii trochę mniej. No. Także możemy sobie tutaj przeglądać takie piękne nocne niebo. Tutaj jest dużo więcej tych struktur. Można by było je przepatrzeć. Ja tutaj się słabo widzę, bo mi tak wali jeszcze światło w monitor. O, tu kolejne. To wszystko bym chciał sobie powolutku w jakiś sposób upolować. Tylko że, no mam za krótką ogniskową, żeby to było tak widoczne. Mam 400 mm, ale no te 400 mm... To jest trochę, to mam takie, no dość mydlane, no słaby ten obiektyw, więc zrobię na 200. Z telekonwentery się nie bawię. Także o, w każdym razie, na 200 milimetrach, nawet bym powiedział, że tak to wygląda. O, taki jest krop, taki jest kadr na 200 milimetrach. Także jest tu do kombinowania. Mam nadzieję, że to jest Rosetta, ale tak mi się wydaje, że to jest Rosetta. Głowica, Rosetta. Tak, to będzie Rosetta. No, na modach i jakichś pięknych tych, to tak się powinno robić. Na bardzo dużych zbliżeniach, przez teleskopy, przez Dobsony i inne takie, kurde. No, ale muszę się zadowalać raczej zdjęciami zbliżonymi do takiego. I tak to jest, myślę, coś pięknego, coś fajnego, takie zdjęcie sobie zrobić. No, ja bym tutaj zrobił staka większego niż 5 zdjęć. Nie wiem, z 30 ich wywalił. 40 w tą Rosettę. Najlepiej koło 100. No to ona by miała dużo piękniejsze szczegóły, struktury na niej widoczne. Ale ja ją praktycznie na sam koniec zacząłem robić. Już mi tu zaczęła, widzicie, wchodzić w krzaka. Już tu gałęzie trochę z tej strony widać. Więc no nie będę... Nie ma co narzekać. Nie ma co narzekać. Karol Kotwis, bez znaczenia, czy z telefonu, czy coś. Ja mam router na kartę SIM, który ma lepsze anteny niż telefon, bo sprawdzałem to, ale mimo wszystko są za słabe. Więc ja mówię, no chcę kupić router z zewnętrznymi antenami. Tak, żeby po prostu kupić sobie zewnętrzne anteny LTE na magnes, pierdzielność, na Claudinie, na samochód, no to na pewno dużo mocniej będzie wyłapywać sygnał. Dziękuję, Leszek i Kasiu.
Dziękuję wam pięknie. Kochani, ja jako tako od razu mówię, ja nie mam zamiaru się zajmować jakoś profesjonalnie astrofotografią, bardziej astrofotografią w formie takiej pokazywania wam nieba, w formie ucieszenia się, że coś upolujemy, coś, co wzrok nie sięga, jakąś strukturę, kurczę, niekiedy miliony lat świetlnych od nas. No to to jest wspaniałe, prawda? Takie odległości. I nie myślę się tutaj bawić w astrofotografie jakieś profesjonalne, poprzez kamery, teleskopy, tego typu rzeczy. Bardziej taką astrofotografię, która jest w budżecie waszym także, którą sami sobie możecie pozwolić, zakupując, nie wiem, chociażby jakieś proste prowadzenie. Obiektyw przecież też nie jest jakiś nie wiadomo co. Zamiast ten obiektyw dałem 1750 zł. Używany. To jest stary obiektyw, konstrukcja z lat 90. A robi robotę. Nikkor 80-200-28ED. Bez żadnych stabilizacji, bez niczego. Na śrubokręt, bez silnika. I jak widać, robi robotę. No, owszem. Jest tu wiele rzeczy do dopierdzielenia się. Koma na bokach, aberracje pojawiające się czy coś. No ale kurczę, my się cieszymy zdjęciami, prawda? Ja wolę mieć takie zdjęcie, złapać się struktury, być zadowolonym z tego, kurczę, aniżeli, no nie wiem, nie umieć tego zrobić, a mieć super sprzęt. No jednak chyba lepiej wygląda, jak jest widać coś na tym, pomimo, że gdzieś tam jakieś są niedoskonałości optyczne, a niż jakieś wywalone pieniądze, nie wiadomo ile. W każdym razie, no chciałbym na skrawkach tworzyć taką astrofotografię, która jest w waszym zasięgu, która jest w zasięgu amatora, która jest w zasięgu także profesjonalisty, ale chodzi mi o to, że no, prowadzenia nie są takie drogie. 2,5 tysiąca i jest już dobre prowadzenie do astrofotografii. Do tego jakiś sztywny statyw, no wiadomo, aparat i... Ale to aparat każdy, jaki posiadacie, się nada. Tak samo ja też nie myślę modować aparatów. Po prostu chcę uprawiać tą astrofotografię taką i robić takie zdjęcia, żeby wam pokazywać, że wy też jesteście w stanie takie zdjęcia robić. No, także chcę żeby było coś... w ten sposób, żeby było na kanale prowadzone. Bez spazmów i onanizmu sprzętowego pod tym względem. Ja też się już nie mogę doczekać Centrum Leczaka. No już, słuchaj, miesiąc, półtora i już będzie wychodzić. Tak, Grzesiu, im więcej megapikseli ma matryca, tym zdjęcia są trochę mniej ostre. Ale to nie jest spowodowane tym, że matryca jest nieostra czy coś. Tylko po prostu wyłapuje wszelakie niuanse obiektywów. Więc jeżeli masz obiektyw średniej klasy ze średnią rozdzielczością, bo obiektyw też ma swoją rozdzielczość. Obiektyw średniej klasy ze średnią rozdzielczością i on na przykład na matrycy 12 megapikseli jest mega ostry, to na przykład na 36 czy na 48 już będziesz ją mydło, bo po prostu ten... Oj, sorka, kochani. Telefony położyłem na kablu od mikrofonu. To już ten obiektyw jest... po prostu jego niedoskonałości optyczne są bardziej widoczne. Dlatego tak się dzieje. Leszek, ty 7 tysięcy, ale ty wiesz, ile u mnie by kosztowała kotłownia i ogrzewanie. Trochę więcej niż 7 tysięcy euro. No, także proszę mnie tutaj... No. Dan Leszek, ale właśnie po to są skrawki puszcze, żeby się dzielić tym doświadczeniem, no. Dlatego też u mnie... Siema Marcin, witaj. Dlatego też no,
cały czas powtarzam, na skrawkach nie ma spazmów technicznych, nie ma testów, nie ma porównywania jakiegokolwiek tam sprzętów, tego typu rzeczy. 70% zdjęcia stoi 30 cm za człowiekiem, znaczy za człowiekiem, za aparatem. No. I tego się trzymajmy, bo wy jesteście w stanie robić lepsze zdjęcia niż te, które ja zrobiłem wczoraj. Swoimi sprzętami, które posiadacie, uwierzcie mi. Tylko to jest kwestia doświadczenia, kwestia smaku, kwestia odpowiedniego ustawienia, samego już prowadzenia. No tutaj musi być prowadzenie do takich zdjęć. Kwestia smaku, smaku w sensie tego wyczucia w obróbce, nie? Ja też się tego uczę i też się jeszcze uczę tej obróbki. Znaczy, tworzę swój styl przy tej obróbce. Bo ja to robię na warstwach całkowicie od zera, z tifa, na takiego totalnie płaskiego tifa, 32 bity przez chain barw, no takiego totalnie, tak, totalnie płaskiego. No. Z takiego pracuję. I czasami tych warstw na takim zdjęciu jest do pracy z 10. Osobno, gdzieś tam gwiazdy, osobno struktury, osobno tło, osobno wydzielone półcienie, osobno cienie i to tam się pracuje, potem się składa do końca. No, na pewno też zrobię taki materiał na skrawki, ale to jak sam sobie to dopracuję, po prostu, wiecie o co chodzi. Jak sam sobie to dopracuję. I tak, ja jestem przeciwny presetom, ale możliwe, że zrobię do zakupu. Jeżeli się już tutaj nauczę i wypracuję, że zrobię akcję do Photoshopa do za parę groszy. Właśnie taki jest Astro. Ale to w przyszłości. Właśnie Mateusz, Oriona zrobisz, ale musisz dłużej wypalać zdjęcie. Z tym, że na 300 mm, no niestety, tam więcej jak sekunda czy dwie sekundy, nie wiem jaka tam jeszcze matryca, trzeba to policzyć, nie wypalisz. Będziesz miał poruszenie. Dlatego tu jest potrzebne prowadzenie, które będzie ci szło. Ja tutaj każde ze zdjęć robiłem po 2 minuty. Na 400 ISO. Dlatego tutaj no trzeba to troszeczkę tak... bez prowadzenia takich zdjęć nie idzie zrobić. No i te zdjęcia robiłem na 4,5 przesłonie. Jest trochę dubania, tylko nie wiem jeszcze do końca, jak te akcje w tą stronę pójść zrobić, bo no tutaj trzeba będzie jednak każde z tych akcji sobie modyfikować przy obróbce. Nie będzie tak, że sobie zapodamy, o już jest cacy. Nie, zrobię coś ogólnego, co później będzie wymagało modyfikacji. Wiadomo, każde zdjęcie, każda fotografia jest fotografią inną. Nawet w tym samym miejscu, robiąc Oriona, czy tą Rosettę, ale powiedzmy Oriona. O 22 godzinie będzie inna obróbka, aniżeli o godzinie 3 nad ranem. Bo o 3 nad ranem będzie niżej horyzontu, będziemy mieli więcej zanieczyszczenia światłem i trzeba będzie troszeczkę więcej przy tym zanieczyszczeniu światłem popracować. O drugiej, znaczy o godzinie, nie wiem, o północy, czy o 22. On będzie wyżej, on będzie w innym miejscu nieba i już może być on będzie dużo bardziej przejrzysty, będzie ładniej widoczny. Ja tutaj tego Oriona już troszeczkę za późno robiłem, bo zacząłem go robić gdzieś tak około 1:30 w nocy. Zanim to rozłożyłem, wszystko ponagrywałem, porobiłem zdjęcia testowe, no to już troszeczkę za późno. W każdym razie... będą to akcje na zasadzie takiej, że będzie parę takich podstawowych filtrów zapodane do danego zdjęcia. Będzie opisane, który jest do czego i każdy sobie będzie
będzie mógł i będzie musiał sobie modyfikować te filtry, tak, żeby stworzyć sobie swoje zdjęcie swoim stylem, nie? Ale myślę, że takie akcje pomogą. A, no to na SWSA spokojnie rób, słuchaj. Może nie będzie mega ostro, bo to jest ciemny obiektyw, taki 70-300. Zależy jeszcze, który ten 70-300, bo jak FR2 to bardzo fajnie. Tylko pamiętaj, żeby wyłączyć stabilizację. Zawsze wyłączamy stabilizację, jeżeli masz przy długich czasach. Bo stabilizacja ci wyrucha wszystko. Słuchaj, nawet jeżeli masz taki ciemny, to powiedzmy na tych 300 mm, czy tam 200, stawiasz na SWSA tam, te 2 minuty czas naświetlania, 2,5. Wyżej na SWSA możesz już mieć pojazd, bo SWSA nie ciągnie tak za mocno. Przepraszam. Musisz mieć idealnie ustawione na polarną prowadzenie. Tu polecam laser, bardzo się przydaje. Ustawiasz sobie właśnie na polarną. Dobrze wyważyć, zawsze robić z przeciwwagą. Przy takich ogniskowych musi być przeciwwaga. Robi z przeciwwagą i walić zdjęcia. Powiedzmy, jak sobie zrobić z 50 zdjęć takich po 2 minuty, nawet na przysłonie tam 5-6, czy powiedzmy 7, bo jeżeli masz ciemny obiektyw, no to lepiej czasami domknąć, żeby tą ostrość, żeby tą rozdzielczość mieć lepszą. Jak zrobisz 50 zdjęć i potem sobie zrobisz nawet, nie wiem, z 10 darków i wystakujesz to ładnie, ale słuchaj, powiedzmy, jak zamkniesz do 7, to ustawisz sobie albo 800, albo 1600 ISO, 2 minutki spokojnie. Zrobić z 50 zdjęć, wystakować to powiedzmy w DSS-ie, w Deep Sky Stacker, masz TIFF-a, wrzucasz do Photoshopa i naprawdę jesteś w stanie zrobić bardzo, bardzo ładne, bardzo fajne zdjęcie. No ja robiłem nawet na swojej starej pompie, no to przecież, która jest zapewne gorsza od twojego obiektywu, więc... Praktyka, tutaj pod tym względem tylko praktyka i jesteś naprawdę w stanie zrobić takie zdjęcia. No, także tak to będzie sobie tutaj wyglądało. Może też zrobię takie akcje do, jako już preset wtedy, ale to będzie preset. No niestety, do Lightrooma trzeba zrobić jako preset. Też do Lightrooma coś takiego. Ale muszę tu jeszcze pomyśleć, jak to w Lightroomie ogarnąć. Bo w Lightroomie owszem, można sobie rozwalić wszystko też na maski, filtrami. Natomiast muszę to jakoś ogarnąć, żeby tutaj na każdej matrycy i u każdego to jakoś funkcjonowało w miarę. Osobiście uważam, że Photoshopka jest do tego lepsza, bo zawsze można jakąś daną warstwę, powiedzmy sobie, zaznaczyć w Photoshopie, Ctrl Shift plus A i odpalamy Camera Raw i w Camera Raw też można troszeczkę poprawić, czy to odszumić, czy coś. Osobiście wolę odszumiać Camera Raw daną warstwę, aniżeli bawić się w odszumianie Photoshopowe. No, także tak to sobie wygląda. Przypominam oczywiście o Patronite Audio, o moich podcastach. Będę chciał, możliwe, że dzisiaj się pojawi kolejny. I tak, jako że ciągle mam opóźnienia w fotopigule, albo to pogoda, albo to, albo tamto, albo siamto, to na razie nagram podcast o trójkącie ekspozycji. A potem w fotopigule to rozwinę zdjęciami, przykładami. Będę mówił bardzo podobnie w fotopigule, bo mam już taki, wiecie, taki scenariusz zrobiony, opisane wszystko. Fotopigule już we vlogu to będzie rozwinięte. A podcast się zrobi taki tutaj dla wszystkich. I też niektóre podcasty nowe, które ponagrywam, porobię, będą też odnosiły się do poprzednich live'ów. No, tematów fotografii nie ma jakoś bardzo dużo. Ale na przykład takie rzeczy jak błędy fotografów czy coś. Także, pomimo, że był live na ten temat, to mimo wszystko zrobię też o tym podcast. Wiadomo, live. Tu przerywamy, tu rozmawiam z wami, tu to, tu tamto. Live to jest coś innego. To jest
to jest interakcja z widzami, to jest interakcja z wami, to jest moja rozmowa z wami na żywo, prawda? A taki podcast to po prostu będzie ciągłość mówienia, więc będzie można sobie zawsze posłuchać. Także tak to sobie powoli planuję. Z tym, że podcasty, one nie będą regularne, bo no, dla mnie najważniejsze są vlogi, skrawki, działanie wokół skrawku, oczywiście Patronite i te sprawy. Warsztaty z patronami o takie rzeczy. To jest mój priorytet. No i dążenie do regularności vlogów na skrawkach. Natomiast w miarę możliwości będę starał się nagrywać i może być tak, że na przykład w jednym miesiącu, nie wiem, będzie jeden materiał podcastowy, a w jednym tygodniu będzie ich 5. Więc radzę tutaj po prostu, polecam obserwować. Będą się pojawiać też na tym kanale. Na tym kanale ja już zrobiłem taką playlistę. Tutaj na wokół skrawków. Chociaż w sumie ona mogłaby być spokojnie na skrawkach puszczy, ale z drugiej strony ja ten podcast chcę też, żeby on był też nie zawsze o fotografii. Czasami jakieś życiowe, emocjonalne przemyślenia fotografa, czasami coś o malowaniu, czasami coś o muzyce. No, taka jednostronna rozmowa. No, to będziecie widzieć. W każdym razie, mój podcast się nazywa Borowe Słowo na Sporadyczny Dzień. I jest na... jest playlista, na razie jest ten jeden, tutaj na wokół skrawków. I możecie sobie też tutaj słuchować. Z tym, że wiadomo, na YouTubie, jeżeli nie macie YouTube Premium, to nie możecie sobie zminimalizować, wyłączyć telefonu, czy tego typu rzeczy, żeby sobie słuchać. Bo wtedy wam wyłączy też samego tego live'a. Znaczy sam ten podcast, nie? Natomiast tutaj śmiało sobie można zminimalizować. No. No to co? To byłoby na tyle, kochani. Ja muszę się zbierać, muszę jechać po towar. By dogodzić moim klientom, wyspać paczuszki. Dziękuję wam serdecznie za dzisiaj. Jeszcze raz wasze zdrówko. Wyborową kawką ze skwarkami. No. Oczywiście przypominam, kubeczki na wyborowysklep.pl. A, musi być. No, to trzymajcie się, kochani. Do następnego. Pewnie gdzieś bliżej weekendu będzie jakaś kolejna kawka. Może przed weekendem, może na weekendzie. Zobaczymy. Zapraszam do subskrypcji, do polubień. Wszystkiego dobrego, pięknej pogody, pięknych kadrów. Przez te dni wam życzę i trzymajcie się. Pa, pa.